Idę wyrzucić śmieci, tak jak mówiłem. Jak mówiłem, tak zrobiłem. Pewnie teraz nie będzie mi słychać, bo cholernie wieje. Widzicie, co stoi? Kojarzę tą skanię z internetów. Ale powiem wam, że dzisiaj to cholernie wieje. Ja pierdzielę, ludzie. Pokażę wam, jak to wygląda na tym parkingu. Pierwszy raz w sumie stoję. Dużo o nim słyszałem, dużo o nim. Że fajne, że to, że tamto, ale w sumie pierwszy raz tak stoję na nim. No, duży parking, strasznie duży parking. Wi-Fi jest, także to się szanuje. Tylko tutaj do mojego auta nie sięga niestety, nie? Także... O, pięknie, kurwa. Jezus, nienawidzę wiatru. Strasznie mi to drażni. Czekajcie, ja wezmę ten Polo, kurczę, K2. Sprawdzę, czy nie leci z tego gówna. No niby nie leci. Także niech sobie siedzi. Trzeba będzie to wyjąć, jak będzie gdzieś w tej bezpiecznym miejscu. W miejscu, gdzie będę mógł oczekiwać na pomoc jakiejkolwiek wulkanizacji, wyjąć i po prostu ewentualnie pokleić. O. Ta kuchenka, garnek, patelnia. Tu mamy gdzieś makaronerii. Patrz, jaki ekskluzywny, kurczę. Widać, że u dziada nie robi. No i co jeszcze, panie kolego? Aha. Cyk. To mięsko sobie wczoraj przyprawiłem. O. Panie Sebastianie. Fachowa robota. Ogólnie jak zacząłem jeździć, to często gotowałem sobie gotowe wyroby. Ale stwierdziłem, że... Znaczy ja jeszcze tak busem jeździłem, też z racji tego, że nie miałem po prostu lodówki. To jakieś tam gotowe polędwiczki, które są dobre, ale to takie rzeczy, to ja kupuję tylko tam, wiecie, jedną paczkę w trasę, żeby tam dla smaku to zjeść, jak nie ma czasu. Ale generalnie to ja staram się jeść rzeczy, które sam sobie przygotuję od A do Z. Czyli nie rzeczy przyprawione, rzeczy jakieś tam, wiecie, hermetycznie, jakieś tam, wiecie, z jakimiś tym barwnikami, niebarwnikami. Ja kupuję sobie, teraz kupiłem sobie dwa,
kilogram mięsa, zapakowany po pół kilo gulaszowego, do tego jedną pierś kurczaka, nawet więcej mi tam Vanessa spakowała, bo kupiłem trzy, chyba jedną, dwie do domu i chyba jedną do siebie, a nie mi nie spakowała. No i ja sobie to zamrażam w domu i potem do lodówki dokładnie jak najbliżej tej ścianki. W Scanie jak jeździłem to było dobrze, bo była zamrażarka, ale tutaj zamrażarki nie ma, więc kładę ją najbliżej tej ścianki od lodówki, więc tam jest zimno, więc ona utrzymuje tą temperaturę. No i tak widzicie, sobie radzę, nie? Dzień wcześniej sobie przygotowuję właśnie mięso, jak mam pauzę, mięsko sobie doprawiam, kładę, niech ono nachodzi, no i elegancko mogę sobie jeść drugiego dnia, nie? Nie można zapomnieć o najważniejszym. Cyk, bajera. Jak widzicie, towar wiozłem teraz na Doppelstockach, czy Doppelstockach, nie wiem jak to się mówi, szczerze mówiąc, jadę z tym pierwszy raz, samodzielnie. Tam nie liczę, tam jeździłem też dwa kółka podwójne jeszcze świeżo po prawku. Znaczy świeżo po prawku to jechałem samemu dwa razy do Dover i potem na sklepy jechałem podwójne dwa razy. I powiem wam szczerze, że no jak to działa. Też nie będę jakimś tutaj, wiecie, dążyłanym, żeby wam tu tłumaczyć. To pozwala piętrować towar, tak? Czyli mamy jedną warstwę palet, te double sztoki opuszczamy. One się zapierają, są na takiej zapadce. Teraz nie będę puszczał, bo mi spadnie na głowę. O. Ona może iść tylko do góry, nie? Czekajcie. To jest tak. O, cyk, cyk. Opuszczamy sobie, nie? Tak równo z drugą stroną musi być opuszczone, nie? Teraz cyk podnosimy do samej góry. No. I ja będę musiał jakoś to poprzekładać, żeby było to do samej góry w celu, bo będę banana ładował potem. A wszystkie już takim kijaszkiem popodnosiłem do góry, a właśnie w ten sposób na samą górę. Nie wiem co będzie z tymi, czy one tu nie będą przeszkadzały, ale raczej nie, bo i tak jest tutaj to coś od agregatu. Chyba nie będą przeszkadzały, ok. Zostają i tu muszę jeszcze jedną tą wywalić, o. Bo na dwie te, no przepadają dwie te belki, tak? A tu są trzy. Nie wiem czemu. A z tyłu brakuje mi jednej, więc zaraz ją wyjmiemy, przełożymy sobie ją na tył. Ale wiadomo, nic się na głodnego nie robi. Więc piękna jest pogoda, piękna. Zobaczcie, o, panowie szoferzy się patrzą na mnie. Jak na gwiazdę, kurczę, w top szefa. Ale... wieje dzisiaj, więc nie mam innego wyboru. Czy miałbym wybór, mógłbym gotować w kawie. Sezon grillowy uważam za otwarty. Kurde. O kurde. Człowieku. O Jezus, dobra. Posolimy teraz trochę wodę. Uczcie się ode mnie, bo trzeba wiedzieć jak solić. O. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zgodnie z wskazówkami zegara. Tak to wygląda. Może nie wygląda to za dobrze. Makaronik. Popychacz w postaci sosu. Do spaghetti akurat miałem. No i mięso gulaszowe przyprawione. Powiem wam, że bajera. Nie patrzę na ten rozpiździel, bo porządki robię. Kurwa, tak się trzeba męczyć za 80 zł za sztukę. Rok czasu zamówiłem tabliczki i tak się rozpierdalają, bo to nie innego słowa nie idzie użyć. Muszę taśmą na razie pokleić izolacyjną, nie widać tego, bo to są czarne tabliczki, więc tego nie będzie widać. Wiem, że fuszera, ale kurwa, ludzie. 80 zł za sztukę i szczerze mówiąc, już w pierwszych miesiącach zaczęli mi się rozpadać. Generalnie fajnie świecą, bo dlatego nie mogę mieć zastrzeżeń. Fajnie świecą, są widoczne, są fajnie wyraźne, ale sposób wykonania zostawia wiele do życzenia. A czemu? A temu, bo one są oklejone w takie ramki, o. Widzicie, takie ramki są oklejone. No to ta kamera kurwicy dostaje, już mnie drażni to wszystko dzisiaj rano. O. Te ramki są zrobione na silikon. Znaczy te ramki są zrobione na ciepły klej, o. Na ciepły klej, który jak jeździłem w lato, rozkleja się.
rozkleja się i od szyby jest gorące. Jak szyba się nagrzewa, to wszystkie te ramki wkoło tego odpadują. Tamta Vanessa się trzymała, no to już odpadła jedna ramka. Mikołaj to w ogóle zaczął się rozpierdzielać w pierwszych dniach. No i tutaj kleiłem jeszcze, jak jeździłem w Spedbisie, a tutaj, a tu teraz kleję, bo to kurwa no ani nie wygląda. Teraz przynajmniej jakoś będzie wyglądać. Muszę przykleić, gdzie teraz znając życie, jak ja to przykleję, to będzie mi 30 razy odpadywać, nie? Albo się nie będzie chciało go zakamać, oczywiście. Ja pierdzielę. Coraz częściej się zastanawiam, czy nie zamówić sobie napisów. Ale przy mojej częstotliwości zmiany auta i pracy, to wydałbym na te napisy trochę dużo. Nie? Jako tako ją przykleiłem, mam nadzieję, że nie odpadnie. Proszę cię, trzymaj się. Bo zawsze mam tak, że jak ruszę, jak one się trzymają, to już się trzymają, ale jak ja ją ruszę, to zawsze mi musi odpaść ze 40 razy, muszę się nawkurzać i dopiero potem się trzyma jakiś czas, nie? Równo jest jako tako? No ma równo. Dobra, robimy jakieś śranie, bo dziś już mamy 23:30. Także 30 minut na jakiś, kurde, breakfast. I będziemy... O! Dobra, i będziemy naginać, nie? Normalnie jestem rozjebany dzisiaj od rana, nie? Nic tu nie działa, no nic. Chyba trzeba wymienić flotę moją, kurczę, kierowcy zawodowego, bo tu nic nie działa. Kuchenka nie chce się zapalać, kurwa. Pierdolona. O, działa. No to jest szydera, nie? Raz działa, raz nie działa. Działaj ty gnoju, bo głodny jestem. A zaraz muszę jechać. Zobaczcie. O, teraz działa. Nieraz ma tak, że włączysz kartusz do obiegu i ona nie chce w ogóle ten. Nie chce podawać gazu, nie? Powiem wam szczerze, że napięta jest sytuacja jak baranie jajca. Jak plandeka na żuku, czy jak kto woli. Z racji tego, że ja 10:30 kończyła mi się 24, a do załadunku ogólnie tak. Ogólnie co dostałem robotę taką, że do Vlissingen jadę ładować banana i do Grossa z tym, czyli do Grosskreutz przed Berlinem, także jest fajny strzelik, tylko jeden problem jest taki, że mamy, o tu są bramki, muszę zdążyć wyprzedzić. Jeden problem jest taki, że mamy od 10 do 12 termin załadunku, a do celu miałem 120 km, więc półtorej godziny 120 km. Jest 11:46, mi zostało 8 km. Także tam jest właśnie problem, bo tam nie ma ludzi, tam są komputery, ja zaraz wam pokażę, jak to wygląda. I za pomocą dowodu i numeru wizyty, który mam w SMS-ie, rejestrujemy się po prostu na tym, na komputerze, nie? I wiem, że tam jak się za wcześnie przyjedzie, chociażby minutę, to nie chcą wpuścić. Mówią, że twój numer wizyty jest od tej do tej i nara. Więc myślę, że jak minutę po 12 się zarejestruje, to też będzie problem, nie? Dlatego muszę się wyrobić. Takie, powiem wam szczerze, manewry dzisiaj, kurczę, wykonujemy, o. Cały czas lewym, cały czas. Tu jeszcze są bramki, bo jest tunel płatny, chyba z 20 jurków. Ale szybko się, kurczę, ten ogarniemy. Z tej mam już tę kafałkę przykowaną. Szybę otwieramy. Szybka akcja. My tutaj na karty. Tutaj jest ta karta. Dawaj, bierz ją szybko. Dobra, chuj z tym biletem. Pipa. 25 euro. Za przejazd tunelem. Trochę jest, co? I tu jest tego rodzaju pipa, że ja gdzieś tutaj powinienem zjeżdżać. I zasadniczo... Zasadniczo ok, ale wiem, że tydzień, dwa tygodnie temu tutaj byłem, to był problem jakiś, wiecie? Był jakiś problem z racji tego, że po prostu objazd był, nie? Musiałem, tam się zagubiłem, ale teraz już wiem,
teraz już wiem, o co tu kaman. Więc myślę, że teraz się nie natnę, tylko muszę wyczaić, że ten objazd cały czas jest. Musi być szybka akcja, powiem wam szczerze, że w sumie fajnie się los układa, bo droga mi się tak układa, że... No zajebiście, nie wiem, czy to jest kolejka do wjazdu, bo się rozpierdolę. 6 minut mi zostało. 6 minut mi zostało, ale zaraz coś tutaj będziemy kombinować. No to pokażę, jak to wygląda, bo nie wiem, gdzie stanąć. Brawy rąbane, staję tak, wiem, że przeszkadzam. Możliwe innym, ale dzisiaj naprawdę nie mam. Nie mam czasu. Kurwa, jaka kolejka, ja pierdzielę. Powiem wam szczerze, że chyba dzisiaj los to mi naprawdę sprzyja, nie? W ogóle, co ja tutaj podrukowałem, bo nie wiem. Teraz zobaczymy. Dobra, czy ja w ogóle dobrze wpisałem? Jest Mikołaj Dąbek. Numer dowodu się zgadza. Gate pin jest podany. Dobrze, proszę pana, ja mam gate pin 5288, dobra. No, cyk, elegancko, brama się otwiera. I my jedziemy na ZZ2. I tutaj mam o 16-15 te rampy. Zobaczcie, jak gościu nad kole ściągnął. Zobaczcie, jak gościu nad kole ściągnął w obie. Ja pierdolę. Mieliło. Zaraz mu krzykniemy, bo pojedzie jeszcze tak. Nad kole wpierdoliło! Starszy gościu widzę, ale... ale wkurwiony. No co mu? No bo pomógł, ale co mu pomogę? We dwóch będziemy szarpać? Niech wyjedzie na prostą. O kurwa. Pan może na prostą wyjedzie i podniesie, bo tutaj jak naczepa tak na dole jest, to może nie wyjąć, nie? Kurwa, mnie to śmieszne, jak się tak starsi ludzie denerwują, nie? Na bogato z paprykarzem, nie?
Siema mordo! Nocna, nocna! Kurde, sorry za włosy, zaraz sobie kurde ładnie ułożę pod kamerkę, albo może inaczej. Bo byłem się kąpać. O, cyk, bajera, już jest kurwa, elegancko. A więc tak. Jest godzina 20:55, powiem szczerze, ułożyło się miód malinka. Bo dzisiaj się zrzuciłem pod tą rampą, jak wam mówiłem wcześniej. Myślałem, że wyjdzie pipa, a jednak wyszło idealnie. Zostało mi 10 minut pauzy, nawet nie, 5 minut pauzy zostało. I startujemy, załadowali mnie właśnie pod rampą 11 aż palet, więc grube tony będziemy ciągać. I dzisiaj planuję dolecieć sobie na Jankowice właśnie, do Tarnowa. Tam skręcić pauzę 9. I kurczaczki, jak tą 9 skręcę, od razu po 9 rano zyskam tym sposobem. Niby będę później na Lidlu, bo później będę mógł się rzucić o godzinę później, ale zyskam tym sposobem 4 godziny jazdy z Berlina do Poznania na przykład, nie? I będę pewny, że jutro zjadę sobie z tym towarem na bazę, nie? Znaczy z tym towarem, po prostu, bo jest taki plan, żeby Poznań zrzucić, Stryków zrzucić i na bazę na pusto. No i tym sposobem będę w domu, tak? 24 robił, dobre 24 w domu. No, no a ja jakbym startował stąd o 4 rano, o 3, to miałbym, może mógłbym mieć problem, żeby na bazę wrócić, nie? Ośka w górze, wiadomo. Towar jest. Tutaj jest towar. O. Tak wam pokażę, jak to wygląda. Takie pierdółki. Patrz, nie zabezpieczyli. A nie, zabezpieczyli to dobrze. Czyli light. Czyli light. Powiem wam szczerze. Kurde, palet. Palet 11, a tyczek zużył 5, kurde, co oni tam robili? Ja już w kraju, jak widać, desperadoskę popijam. Pierwsza w nocy. Ja spijam bronksiora. Pierwsza 9, 12, za 10 pierwsze tu dojechałem, więc 3:37 tutaj jechałem łącznie. No i co? No i 9:50 możemy ruszać. 9:50 wjeżdżam na Lidla, zrzucam się i lecimy dalej na Stryków.